Siemaneczko ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 z serii realnej na oryginalnych maszynach i na oryginalnej mapie, czyli Gold Crest Pacific Grind, tak to się chyba ta mapa nazywa, ale to mniejsza o to, my sobie tutaj już bez zbędnego gadania zasiadamy na naszego fenda, tylko nie tak. Tak? O, tak. Zasiadamy sobie do naszego fenda i kontynuujemy siewy, tak, siewy kontynuujemy. Kukurydzy stwierdziłem, że jednak miałem nie nagrywać odcinka, jak będę siał kukurydzę, no ale coś tam nagram, coś tam zawsze wyjdzie i tak dużo nie wyjdzie. Mam tylko to pole do zasiania i jeszcze to małe, czyli obok tego pola, czyli numer 8. Znaczy to ma, tamto pole też nie jest małe, jest poszerzone dużo. Ale no stwierdziłem sobie, że dlaczego by nie nagrać, jednak troszeczkę tutaj sobie zasiałem na live'ie. Ogólnie dziękuję wszystkim za live'a porannego. Było naprawdę mega, 43 chyba osoby, był rekord. Jest naprawdę sporo. Wpadło 45 subików, coś takiego i to przez godzinę live'a. Ja się już boję, jakby było na przykład 3 godzinki live'a, no nie? Ale no, cieszy mnie to też, że było tak fajnie dużo oglądalność. Duża oglądalność była na tym live'ie, no i bardzo fajnie. Ogólnie zapraszam też później Was na live około godzinki 13, bo nie wiem, o której wrzucę ten odcineczek. Nagram, wrzucę i to nie wiem, ile mi to zajmie, szczerze mówiąc. Nie mam bladego pojęcia, ile mi to zajmie, ale mam nadzieję, że jednak się szybko z tym uwinę. Tak powiem, ogólnie dziękuję za poprzedni odcineczek, który był z Bolusia V2.1, naprawdę prawie 20 łapeczek w górę. Więc się cieszę z tego powodu. Gdyby się pod tym odcinkiem dobili 15 łapeczek w górę, też by było naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Ja, bo mnie to bardzo motywuje, subskrypcje, łapeczki w górę, wszystko mnie motywuje, że tak wam powiem. Nie? No i chciałbym to powtórzyć wszystko, ale czy by to wypaliło, tego ja nie wiem. Nie wiem, nie powiem wam. Ale no, by było naprawdę mega, mega, jeszcze raz mega było na live przez godzinkę. Serio, boję się, jakby było tak z 2 godzinki, 3 godzinki streamu, jak to przeważnie robiłem, ale godzinkę zrobiłem ze z tego względu, że musiałem ogarnąć tego save'a na tej mapie oraz na Bolusie V2.1, mimo tam, że jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego, później ogarnę sobie, to i tak było mega. Dlatego postanowiłem rano odpalić live'a, nawet się nie spodziewałem, myślałem tak, że z 15 osób 20 będzie po takiej dłuższej przerwie, a tu takie bum, kurwa, 40 ileś 3 osoby, to się nawet tak... Od 30 do 40 osób się tak utrzymywało przez większą część live'a, no nie? Tam przez godzinkę, no nie? Ja się cieszę z tego powodu, może niektórzy to, wiecie, dla nich to bla bla bla, co to jest dla nich, no nie? No, ale tam mniejsze o to, nieważne. Czekajcie, bo my tutaj znacznika już nie musimy rozkładać, bo tutaj jeszcze na raz trzeba będzie przejechać. No, no, znacznika więc nie trzeba będzie. Będzie fajnie, naprawdę fajnie. No, i ogólnie dziękuję jeszcze raz za tego live'a i za poprzedni odcineczek, że tak był bardzo fajnie, dobrze oglądany. Dzisiejszy odcineczek będzie troszeczkę krótszy niż zawsze, bo ja zanim to zasieję pole, zanim tamto, tutaj myślę z 20 minut maksimum mi to zajmie, bo już dopiero mamy jakieś 4 minutki. No, tu prawie 4 minuty, więc no, długo nie będzie ten trwał odcineczek, a tam jest krótsze pole. Tylko jest więcej nawracania, więcej pierdolenia jest się za przeproszeniem, że tak sobie to pozwolę nazwać. No. I będzie, myślę, że będzie bardzo fajnie. Tutaj ile mam? 2, 4, 6, 8, 9, 12 rzędów kukurydzy, tak jakby to sieje, ten siewnik. Tego horsza. Oczywiście to nie jest mój, tylko ten siewnik jest wypożyczany. Ogólnie tak, się zastanawiam tylko z których pól robić kiszonkę. Bo nie mam bladego pojęcia, z których pól robić kiszonkę. Kiszonkę na kukurydzę, chciałbym na pewno z tego i myślę nad tamtym małym, a tamto duże dam na ziarno, bo na ziarno na pewno jakieś jedno pole musi iść, tylko tak chciałbym, żeby tej kiszonki było ze 100-200 ton przynajmniej, ale jak to wypali, nie mam bladego pojęcia, serio, bo tak, powiem wam, że tak, pola 12, 14 i 15 to są tylko zasiane z pszenicą lub jęczmieniem i 19 jest tylko zasiana. 19 jest zasiana, czemu 19 jest zasiana? 19 jest zasiana soją chyba, soją albo rzepakiem, jedno z dwóch. Więc no trochę tak, bo tak chciałem, żeby było dużo słomy i bym posprzedawał tą słomę, no nie? A później jak zasiałem, to stwierdziłem, że jednak to był głupi pomysł,
Czy mogę pójść na ilość, czyli na pieniążki, czyli więcej rzepaku i soli zasiać, ale to mniejsze o to. No i w tym sezonie, i teraz od tego sezonu, bo raczej sieczkarnię będę musiał wypożyczyć, bo mnie nie będzie stać na własną, ale to nic. Ale sobie będę chciał zbierać właśnie na sieczkarnię na pewno. I gdybym uzbierał na sieczkarnię i bym wtedy kupił na pewno tego chorsza też, no to około 300 tysięcy mi trzeba. To ja tak CO mówię, no nie planuję sobie do przodu, no nie. Ale nieważne, mniejsze o to. By na pewno sporo, bym nie musiał wypożyczać co chwilę maszyn. Tutaj sobie damy czas na 5, niech sobie leci tak pomalutku. Będzie git. Tutaj też trzecie pole kukurydzy, no to jak sami widzicie, to pole nie jest jakoś zbytnio duże. Tam nawet mi kurwa znacznik nie łapie, bo jest tak nierówno. Ale nieważne, też mniejsze o to. Po pierwsze sobie poprzeczniaki zrobimy, myślę, że sobie z dwa poprzeczniaki zrobię, z tamtej strony tak samo. Pierwsze się przecież robi poprzeczniaki, no nie? Ja chcę grać realistycznie, no nie? Proste. Mogłem ten siewnik od razu kupić zamiast tego, tamtego, wiecie, tego zjebanego z modyfikacji z jakiegoś czego to było? Z Mod Contest. Mod Contest, czy jak to się zwie? Coś takiego. I tutaj mi zapewne też nie złapie dobrze siewnik. A nie, jednak coś tam złapało. A, będzie z git. Dźwignę sobie i sobie tutaj nawrócę. Ogólnie jestem ciekaw, ile będzie hektarów tej kukurydzy. To sprawdzimy na koniec odcinka. Bo mnie to też mega ciekawi. Ile tak plus minus na oko będzie tych hektarów kukurydzy. Jak na razie jest 4 hektary. 4 hektary kukurydzy. No to jest na razie sporo. Może w realu to jest mało, ale tutaj w farmingu to jest kurwa sporo. Okej, opuścimy sobie. Ten znacznik pierdolniemy. Bo myślę, że dwa razy zrobię poprzeczniaka i sobie będzie wtedy już git. A tutaj pod góreczkę, no nie ma ciężko, bo to z maksymalną prędkością jedzie pod tą górkę. To właśnie szkoda tylko, że jest taka maksymalna prędkość mała. 14 na godzinę. Ale no nic. Co poradzisz, łe? Ale na co poradzisz czasem tak w życiu? Bywa, że tak powiem. Ale po co mi się siedzi? Po co mi to się rozłożyło, jak ja tego nie chciałem, ale no dobra, może ustawiłem, że automatycznie będzie się włączało. To ciekawe. Ciekawi mnie to bardzo. Nie ten. Jest git. Tylko tutaj trzeba dokładnie już ten znacznik wjechać. I jest on dużo, dużo lepiej. Idealnie mi praktycznie w sumie starczy tego zboża w tym silniku. Tutaj mam. Z tego co patrzę, bo zostało jeszcze 300 litrów. Myślę, że raczej powinno mi wystarczyć. Jego. Myślę, a czy tak będzie, tego wam nie powiem. Bo ja wam nie powiem, czekajcie, bo on ma fajny tutaj ten dziób, że widać tak mniej więcej tak po środku. No i to mi się właśnie mega w tym podoba. No, to mi się wydaje, że jednak na styk starczy tego kurwa zboża. Tak mi się wydaje, że na styk. Kurwa, dlaczego mi się automatycznie do chuja wszystko rozkłada? Nie chcę znacznika. Dole, będę jeździł bez znaczników, bo mnie denerwują te znaczniki. Na takie małe pola znaczniki są kurwa w chuj do dupy. No. Są w chuj do dupy takie małe na takie małe pola te znaczniki. No to bym się na pewno naziarnął. Pole. Tak powiem, bo był tutaj sieczkarnią, by było mi źle. Na pewno by mi źle było tutaj nawracać i wszystko inne.
Ale no. Ale to zobaczymy. Jakbym było we dwóch, no to by było już spoko wtedy. Ale jak jestem sam, sam pracuję cały czas na tej mojej farmie, bo się pracowników nie mogę dorobić. Tak powiem, no to ale no co poradzisz? Nie poradzisz. Takie życie. No nie myślałem, że się nie wyrobię, że będzie krótszy odcinek, a ja tutaj już jest jakieś 15 minut tego odcinek trwa. Chyba. Nie. Ja gadam. Takie 15, dychę. 10, no nie? Ile? No, 10, bo mi się pomyliło. Myślałem, że zacząłem wcześniej. Myślałem, że zacząłem o 11:05. A jednak zacząłem później. Ale to mniejsza o to. Nie, tutaj powinno mi wystarczyć tych ziarenek. Myślę, że później jeszcze zawieziemy to na sprzedaż. Oddamy to ten siewnik kukurydzy. Bo to tak by nie wypadało. Jeżeli będzie czas, że nie był taki znowu krótszy, kurde, krótki odcineczek, ale wszystko wyjdzie w planie, że tak powiem. Wy ten odcineczek widzicie coś koło 12:30, coś takiego raczej. Bo później mi się wydaje, że chyba nie. Jak mi się wydaje. Jak to jest? To ja nie wiem. No to zanim go nagram, to jeszcze za jakieś 10 minut, to będzie 11:30. Zanim go wrzucę, żeby mi się zmniejszyła waga pilniku, to minie jakieś 15 minut, później wrzucenie to pół godziny, no czyli coś takiego. Czyli coś do 12:30, jeszcze miniaturkę później zrobić, obrobić ją. Miniaturkę mi zajmuje jeszcze, mówiąc, maksymalnie 2 minuty robota. Ale no to, bo ja kurwa nie umiem tak w gimpie robić, kurwa tak jakby duperele zdejmować, więc stwierdziłem, że popierdzielę to i będzie wszystko, gimpie sobie tak zrobię i tak fajnie dużo osób ogląda, to mi się też mega fajnie, bardzo podoba. Tutaj jeszcze na raz przejedziemy. Opuścimy to. I będzie git, ile? 13 minut odcinka. No do takiego krótkiego nie pasowałoby wrzucać. Więc to. No to jest, kurwa, coś zapieprzało mi, ale to. No 4 hektary, ile? 80 arów będzie? No, 4,7 hektara. Czyli prawie 4,80. Coś takiego. Ale to i tak sporo. Teraz my to pojedziemy na szybkości sprzedać. Sprzedać, oddać. Nie sprzedać. Myślę, że się wyrobię tak w 5 minut. Powołają mnie na obiad. Dopasowałoby też iść na obiad, zjeść. Ogarnąć to wszystko. No i później lajba z powrotem odpalić. Na pewno odpalę. Jeszcze nie wiem o której, ale odpalę. Powiem. Naprawdę, ten fendik jest naprawdę spoko. Mi się fajnie nim gra. Ażem tu wszedł zakręt 60 na godzinę, ażem zakręt wszedł. Po autem. Znaczy, bardzo na takim zakręcie tak nie wejdę. Znaczy, wejdę, ale co się stanie dalej, to kciuk wie. Powiem. A zaraz wyprzedzimy tutaj auto. Patrzcie, niby na moście nie można wyprzedzać, a jest przerywana linia. Ja bez żadnego pierdolenia sobie tutaj wymijam. Bo wszystko i tak widzę, co się dzieje. Tutaj w lewo sobie pojadę. No tutaj już prosto, zaraz wyskoczymy na autostradę. I będzie z 15 minut, więc przepraszam Was wszystkich, że taki krótki odcinek. Tutaj stop. Ale wiem, że nic nie jechało. Więc mnie to też mega cieszy. No i teraz możliwe, że są jakieś szelesty. Z tego powodu, że ludzie z kościoła wracają, bo mnie było przed chwilą to w kościele. Teraz wracają mi, a ja mieszkam zaraz koło drogi. Więc może być słychać różne odgłosy. Ale zawieziemy sobie ten siewnik. No i oddamy i zakończy odcineczek. A więc tak jak mówiłem.
Tak myślę, żeby z 15 łapeczek chciałbym, żebyście wbili pod dzisiejszym odcineczkiem. By było naprawdę fajne uczucie. Fajnie by było, gdybyście tak wbili. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Zwracamy, wrócono. Więc wszystkim dziękuję bardzo za dzisiejszy odcineczek. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję i trzymajcie się do następnego. Na razie i cześć!